schnell spielen! Was? 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 Sofort! Mann, mach wieder! Ich will an die Tonne mit spielen! Cześć, z tej strony Maszynista Greg. Witam was w kolejnym odcinku z Train Drivera. W dzisiejszym odcinku... No i myślę, że w tym odcinku będzie już wszystko zrozumiałe, więc nie przedłużamy i zaczynamy. My już znajdujemy się na naszej stacji, dzisiaj jest Arkadia Zdrój, moja taka ulubiona stacyjka. No i czekamy na pierwszy skład, który się nam tutaj zjawi. Otworzymy spawny i czekamy. Jest los! O, ktoś nam się tutaj już pojawia. O! To ktoś inny niż maszynista Peter tym razem. Wow. Się przywitamy tutaj. Pierwsza ofiara naszej stacji. Nie wie, co zrobiła. Pytam. No, analizka od razu. Pytamy się go. Analiza, o co mu chodzi? Analiza pociągu. Kiblem się zrespił i od razu nie ogarnia. Kto tutaj wchodzi? Co to jest za level w ogóle? Nawet nie znam się na takich level. Kibel Express 250. Pewnie pomylił z Pendolino. A długość jeszcze zapytamy, no bo wiadomo. ...200 km szybkie. Ja sprzyjałem, dobra. No to skoro nasz maszynista chce ten rozkład ręcznie mu zrobimy, bo czemu nie? To jest ekspresik, prędkość maksymalna. Nie widzę tu 120, 200, 250, ale... coś mi się tak kojarzy, że na wskaźnikach jest o jedno zero zawsze cofnięte, więc 200 to jak 20, wystawimy mu taki, niech mu będzie nie szyty, tylko EZ tutaj odjazd za 25 minut sobie postoi troszkę, no bo tam musi odpalić pociąg, prawda? No i dajemy na przykład tutaj idealny rozkład, donikąd odjazd za 25 minut i myślę, że można mu go już wystawić, więc wystawimy.
No dobra, poszedł na Z2, ale to my czekamy, aż do planu będzie. No minęła już minuta, a tam Otwocko mi napisało, że może go jednak przyjąć teraz, tylko że musi już, to nie wiem, on tam poszedł na Z2, ale to może mu zewniemy. No tak, tak, przed planem go wpuszczamy. Na pewno Otwocko się na to zgodziło, dobra. Semafora G, rozumiem. Nie, dobra, musimy przestawić tam zwrotnicę. Ech. Je, coś się nie chce podać, ale ciężka ta dźwignia chodzi, dobra. Coś się nie chce podać, ta zwrotnica, temu napiszemy. Dobra. Semafor... się nie chcę podać. Wyjazd na rozkazik będzie. Jakim szefem? Co on sobie w ogóle wyobraża? Co jest w ogóle z tym gościem? Nie. W sumie sobie pomyślałem, że jak nie na rozkaz, to na szy przynajmniej go puszczę. Dobra, przynajmniej na bok zjechał. Co się głupio śmiejesz? Zwrotka się nie przestawiła. He,
No to ma wreszcie. Idź się nauczyć, jak jeździć. Dobrze z nim. Ten chłop to jakiś, nie wiem. Powinien się nauczyć jeździć, a nie tutaj robi maniany. Niech mu będzie. Te na Robloxa. No i dobra. No i co by tu dalej powiedzieć w sumie? To był dziwny typ, ale dzięki za oglądanie. Myślę, że się podobało i do następnego odcinka.